nie wiemy, czy feralnego dnia zachowanie urzędniczki z Pacanowa licowało z powagą urzędu pocztowego. Wiemy natomiast, że są dwie wersje wydarzeń. Dlatego przygotowaliśmy dwie rekonstrukcje i jako pierwszą pokażemy Państwu wersję wydarzeń według urzędniczki z Pacanowa. Jest czerwcowy, typowy kielecki popapranek. Poranek. Na pocztę wchodzi uśmiechnięty jeszcze tego dnia minister. Witajcie towarzysze, towarzyszki, pionierzy i przodownicy Poczty Polskiej. Jak się wam żyje? Jako pierwsza odpowiedziała mu pracownica poczty, feralna urzędniczka. No ja na przykład mam 3000, ale mi nie wystarcza do pierwszego. W tym właśnie momencie minister nie chciał składać skargi. Sprawdził tylko, czy czasami to nie jest prima aprilis. Przepraszam panią, który dzisiaj jest? O, dzisiaj jest na przykład 6 i mi na przykład już się pieniądze skończyły. No po prostu nie wystarcza mi do końca miesiąca. No nie mam diety poselskiej, no to mi nie wystarcza. No, to czemu pani nie została posłem? No właśnie, czemu? Nie wiem, no może dlatego, że nie umiem kłamać? I to była, proszę państwa, wersja urzędniczki, która to wersja jest w kompletnej sprzeczności z wersją ministra, który twierdzi, że zachowanie urzędniczki nie licowało z godnością poczty, z godnością kalendarzy ani świeczek, które tam są sprzedawane. Zapoznajmy się więc z wersją ministra. Dzień dobry. Moje nazwisko Cieślak. Przyszedłem po listy. Dowód poproszę. Szanowna pani, czemuż pani taka pokrzywiona? A z czego ja mam się cieszyć? Z czego dalam tu codziennie, żeby zaoszczędzić, to do domu wracam na hulajnodze. A i tak mi k***a na ratę za mieszkanie brakuje. Jemy już mirabelki i szczaw. A jak chcę, żeby mi coś w baku w samochodzie chlupało, to se tam muszę nasikać. Pieca nie mamy w bloku, to k***a nawet po gałęzie nie ma po coś do lasu. Chyba, żeby d***y dać. A pan się mnie pyta, jak mi się żyje. No zaje k***a biście. Dowód proszę. O! Jak podała prasa, tego samego dnia urzędniczkę z Pacanowa dyrektor z Kielc zwolnił dyscyplinarnie. Według doktora Cieślaka to było odwrotnie i to właśnie urzędniczka z Pacanowa zwolniła dyrektora z Kielc. Jaka była prawda, nie dowiemy się już nigdy. Cały problem polegał na miejscu, w którym wydarzyła się ta historia. Gdyby urzędniczka powiedziała, że nie ma za co żyć w galerii handlowej, wtedy zgodnie z precedensem minister mógłby jej powiedzieć, że jest kretynką i byliby kwita. Niestety, podkreślam, sytuacja miała miejsce na Poczcie Polskiej, gdzie nad półką z rajstopami na ścianie wiszą dwa orły. Jeden w koronie na głowie, a drugi z koroną na zębach. Od teraz w Pacanowie będzie wisiał jeszcze trzeci orzeł, orzeł z ormem na głowie. Powiedziałem z ormem, gdyż pan Cieślak jest byłym ormowcem i pani urzędniczka powinna to docenić, że on był tylko ormowcem, a nie był na przykład zomowcem. Dzięki temu ona nie straciła zębów, tylko straciła pracę. Zresztą tylko na jeden dzień. Chwalmy pana i uważajmy na siebie, zwłaszcza na poczcie. Pamiętajcie, że przyjdzie kiedyś taki dzień, kiedy będziemy się jeszcze cieszyć, że paliwo było po 8 zł. Tylko po 8 zł.